Zakup pojazdu sfinansowano dzięki wsparciu ze strony wojewody, który dołożył 275 tysięcy złotych. Reszta pieniędzy, czyli około 100 tysięcy, pochodzi z kasy Chrzanowskiego Szpitala. Warto było jednak skorzystać z takiego dofinansowania i wzbogacić tabor, jakim dysponowała lecznica. Każda karetka jest dodatkowym dobrodziejstwem dla szpitala, a również i ta karetka, gdyż zwiększa potencjał szpitala, a tym samym zwiększają się szanse na uratowanie życia ludzkiego, gdy człowiek jest zagrożony. I dlatego każdą karetkę przyjmujemy, jeżeli mamy możliwość ją nabyć, no z wielką radością. Obecnie w Chrzanowskim Szpitalu jest 7 ambulansów, z tego 2 nowe. Jeden specjalistyczny zakupiono w 2014 roku. Drugi to zaprezentowany właśnie ambulans na bazie Volkswagena Craftera. Tą karetkę będzie obsługiwał zespół ratownictwa medycznego, tak zwany podstawowy, czyli funkcjonujący w oparciu o kierowcę ratownika i ratownika medycznego. I to jest podstawowa działalność w zakresie ratownictwa medycznego. Więc do wszystkich wyjazdów, a w sytuacji, gdy będzie potrzebne wezwanie lekarza, no to przyjedzie zespół specjalistyczny. Pojazd wyposażony jest m.in. w nowoczesne urządzenie do masażu serca. Na drogi powiatu chrzanowskiego wyjedzie około połowy stycznia 2016 roku. Na razie nie wiadomo jeszcze w jaki rejon. W pierwszym rzędzie prawdopodobnie zastąpi ambulans z Trzebini, ponieważ tamten musimy skierować do naprawy. To będzie trwało kilka bądź kilkanaście dni. Po tym czasie będziemy decydować, gdzie ulokować ten ambulans, w której podstacji, bądź też w stacji głównej, bo tu w Chrzanowie mamy zespół podstawowy i zespół specjalistyczny. Jak twierdzi dyrektor chrzanowskiej lecznicy, obecnie pod względem taboru samochodowego sytuacja jest tu bardzo dobra, co nie zmienia faktu, że gdyby zdarzyło się, iż będzie podobne dofinansowanie do tego obecnego, to szpital zapewne skorzysta z okazji i zakupi kolejne auto.